Witajcie jogini. Rozpoczniemy sobie teraz taką serię z cyklu Powroty do ruchu. I pierwszy odcinek z tej serii to będzie powrót do mobilności kręgosłupa piersiowego. Zaczniemy sobie w klęku, aczkolwiek jeżeli klęk nie jest wygodny dla Ciebie, to usiądź sobie w siedzie skrzyżnym. Na początek zamknij oczy i zauważ swój oddech. I żeby przywrócić trochę mobilności klatce piersiowej, zrobimy sobie na maksimum wdech do dołu płuc, środkowych płuc i górnych płuc, aż po szczyty, aż po barki, aż czujesz, że nie możesz już więcej wziąć oddechu, ale jeszcze próbujesz przez sekundę. I wydech luźniutko. Puszczasz całe napięcie. Jeszcze dwa razy. Wdech do dołu płuc, środek płuc, szczyt płuc. Przez 2 sekundy, choć już czujesz, że nie możesz, to jeszcze wciągaj i puść wszystko luźno. I jeszcze raz, taka pełna mobilizacja, aż czujesz, że klatka się rozrasta, 360 stopni. 2 sekundy jeszcze wciągaj, wciągaj i puść wszystko luźno. Otwórz oczy i zacznij drapać albo masować swoje żebra z przodu. Spróbuj, żeby to był taki przyjemny masaż, bo już samo rozgrzewanie się sensorycznie tutaj w rejonie klatki piersiowej, żeber, pomaga nam zdobyć lepszą jakość ruchu w tym rejonie, ale też i górne żebra. Ja masuję delikatnie z powodu mikrofonu, żeby nie było szelestów, ale Ty tutaj możesz obszernie masować, drapać, cokolwiek jest przyjemne dla Twojej sensoryki. Możesz spróbować taką agrafką, rozmasować tył żeber z jednej strony. I zmienić agrafkę i z drugiej strony. I na kolejnym wdechu rozstaw ręce szeroko. Unieś biodra, unieś klatkę, jakby chciała pofrunąć do góry. A na wydechu lekko zegnij biodra, dociśnij do siebie tyły dłoni i zaokrąglij plecy. 3 razy w ten sposób wdech. Unieś klatkę, rozstaw ręce szeroko i daleko do tyłu. Wydech, dociśnij do siebie tyły dłoni, zaokrąglij plecy, lekko biodra dół. Ostatni raz wdech. Wydech. Wdech, wyciągnij ręce tym razem w stronę sufitu i na wydechu ostatni raz usiądź sobie na piętach i przełóż dłonie na klatkę piersiową, jedna na drugiej. Zamknij oczy i po tej krótkiej rozgrzewce przejdźmy do intencji. Intencji, która w sumie będzie taką afirmacją. Powiedz sobie w głowie, że ufasz sobie. Ufasz sobie w każdym kolejnym kroku, w każdym kolejnym zamiarze. I nawet jeżeli czujesz, że coś zepsułeś i musisz to naprawić, to ufasz sobie w zmianie kierunku, który chcesz dokonać. I w ogóle wierzysz w to i ufasz sobie, że możesz zmieniać zdanie i nadawać życiu nowy bieg. I to zaufanie zabierz ze sobą na swoją praktykę. Wdech, podnieś biodra, podnieś ręce w stronę sufitu, wyciągnij się. Wydech, dłonie w dół na matę i zaokrąglij plecy do pozycji kota. Wdech do pozycji krowy i zacznij zataczać tutaj kółka klatką piersiową. Na lewo, do tyłu kot, na prawo. I do pozycji krowy.
Twoje intuicyjne ruchy, po prostu czujesz, że klatka tańcuje, jakby poruszała się dookoła w beczce. I w drugą stronę. Wysuń dłonie o krok bardziej do przodu, przechyl ciężar ciała na dłonie. Spróbuj być prosta, prosty z przodu ciała, niczym deska. I na wydechu ugnij łokcie, kierując je do tyłu, zejdź w dół do leżenia na brzuchu. Wyciągnij łokcie przed siebie i przejdź do pozycji sfinksa. To jest delikatne otwieranie klatki, ale bardzo bezpieczne na początek. Dociśnij łokcie w dół i pociągnij je jakby do tyłu, klatkę wypychając w tym samym momencie do przodu. Czuj wzmacnianie za sercem, między łopatkami. I poruszaj głową na prawą, lewą stronę, wciskając rozciąganie dla szyi wszędzie, gdzie tylko możemy, podczas praktyki. I wróć do pozycji czterech punktów, dłonie pod barki. Tutaj kolana trochę szerzej, duże paluchy razem. Chodź do pozycji dziecka, wędrując rękami na prawą stronę. Wyciągnij mocno lewą rękę na prawą stronę. Jeśli chcesz nawet pogłębić, to możesz lewą dłoń przełożyć na prawą, krzyżując palce, głowa w dół. I kieruj obszerny oddech na lewą stronę płuc. I wróć przez centrum, powędruj dłoni na lewą stronę, prawa dłoń na lewej, tej opcji bardziej intensywnej lub nie, jeśli nie chcesz więcej atrakcji w odczuciach i głowa w dół. Oddech, oddech, zawsze uważny, zawsze prowadzący Cię do tego poczucia, że jesteś tu i teraz na macie. I wróć przez centrum do pozycji czterech punktów. Opcja 1, możesz wrócić do tych okrążeń klatką piersiową lub spróbuj zrobić ósemki, zakreślając jakby znaczek kokardki klatką piersiową. Na początku może być trudne, ale z praktyką robi się coraz łatwiejsze. I odwróć tor ruchu, w drugą stronę rysujemy znak nieskończoności. I chodźmy do pierwszego psa z głową w dół. Pomaszeruj sobie tutaj w miejscu, uginając jedno kolano, drugie kolano. Pielęgnuj oddechy, które śledzisz w całej ich długości. Powędruj stopami w pół drogi do przodu. W takim cieśniejszym psie z głową w dół przejdź na opuszki palców od dłoni. Jeśli musisz, to lekko ugnij kolana i pociągnij brzuch w stronę ud. Wydłuż pachy. Popatrz przed siebie i przejdź stopami do przodu między dłonie. Wdech podnieś się do połowy. Wydech, skłon do nóg. Wdech, dociąż stopy. Podnieś ręce, podnieś klatkę do góry, wyciągnij się. I wydech, dłonie na serce, po czym ręce wzdłuż ciała. Teraz przeciągnij stopy trochę szerzej niż biodra i otwórz je na zewnątrz, ręce w górę. Chwyć za łokcie i lekko ugnij kolana. Spróbuj zataczać łokciami kółka w jedną stronę.
i kółka w drugą stronę. Teraz zostań na miękkich kolanach i przeciągnij ciało na lewą stronę, dokładając tutaj ruch na wydechu, zroluj się mocniej w stronę podłogi, a na wdechu odkręć klatkę mocniej w stronę sufitu. I tak razem z oddechem. Wróć przez centrum, to samo druga strona. Lekko ugnij kolana, przechyl się na prawą stronę i dołóż ruch wraz z oddechem. Nie musisz się tu śpieszyć. Niech te ruchy będą Twoje przede wszystkim. Ciebie wybudzające dzisiaj. Każdy dzień jest inny, każda dekada naszego życia jest inna, więc Twoją pracą, jogina, jest słuchać i ufać odczuciom w ciele, sygnałom. I wróćmy do centrum. Jesteśmy mniej więcej na początku maty. Tutaj przełóż dłonie na linii talii. Lekko ugnij kolana. Skrzyżuj lewe udo nad prawym ciasno do nóg orła. Raz skrzyżowane nogi lub dwa, jeśli możesz. Łokcie przed siebie. Lewa ręka pod prawą. Ręce orła. I teraz wyobraź sobie, że ktoś boksuje Twoją klatkę i klatka ucieka do tyłu, rolując mocno plecy. Zacznij ręce kierować do przodu i do dołu. Łokcie daleko od klatki, maksymalnie zaokrąglij plecy i znajdź oddech, czując go między łopatkami, na tyłach żeber, schodząc ze swoim orłem niżej i niżej w locie. I podnieś się, odkrzyżuj nogi, odkrzyżuj ręce, odstaw lewą stopę na tył maty, unieś ręce do góry, wdech, wysoki wypad. Wydech, przenieś prawą rękę w dół i za lewy pośladek, skręć klatkę na prawą stronę i wychyl się mocniej do tyłu, taki skręcony, spokojny wojownik. Wyobraź sobie lasso dookoła klatki piersiowej i ktoś za to lasso ciągnie Cię w stronę sufitu. I spokojny wojownik, ugruntuj lewą piętę, lewa ręka opada w dół lewej nogi, prawą rękę teraz przechyl nad głowę i pociągnij mocniej do tyłu. Znowu mostek, klatkę unosimy do sufitu. A nogi solidne, kreujące tą silną podstawę. Wyprostuj obie nogi, stopy równolegle, prawa ręka cały czas w górę, wdech. Wydech, prawa dłoń opada pod linię nosa. Przełóż lewą dłoń na miednicę, na tył miednicy. Wyczuj, czy jest w jednej linii i trzymaj ją w jednej linii, gdy zaczynasz skręcać się na lewą stronę. Finałowo możesz dołożyć wyciągnięcie lewej ręki w stronę sufitu. I tutaj na wdechu jeszcze mocniej skręć się do sufitu. Wydech, dotknij lewą dłonią prawą dłoni. Wdech, skręć się, nie skręcaj bioder, skręcaj się z klatki i wydech. Jeszcze raz wdech otwierający. I wydech. Przejdź dłońmi do prawej stopy, skręć prawą stopę w stronę początku maty. Jak potrzebujesz, to chwyć kostkę do jogi. Prawa dłoń albo na nodze, albo na kostce. Lewa stopa pod kątem, nieznacznie do wewnątrz. I wejdźmy do pozycji trójkąta. Wydłużając plecy, pomyśl, jak kręgosłup piersiowy się wydłuża. Odciągasz go daleko od kości krzyżowej. Prawą stronę piersi skręcasz do przodu, a lewą zagarniesz za siebie. I popatrz w dół, przełóż lewe kolano w dół na matę do niskiego wypadu.
Podnieś klatkę w niskim wypadzie i lewą dłonią chwyć za prawą stronę żeber. Wyczuj pod lewą dłonią jak najwięcej żeber, dasz radę poczuć i zacznij oporować lewą dłonią, jakbyś chciała odciągnąć klatkę na lewą stronę. Prawą rękę wyciągnij na prawą stronę i zacznij pulsować prawą ręką. Tył, tył. Lewa dłoń cały czas dociska do żeber i stara się je odciągnąć do przodu i na lewą stronę. Taka praca z oporem tu w rejonie żeber bardzo fajnie mobilizuje takie ślizganie się stawów między kręgami. I wdech, obie ręce w górę, przeciągnij się. Wydech, winiasa między sekwencjami. Ja robię modyfikację, zostaję na kolanach. Schodzę w dół aż do leżenia na brzuchu. Wdech do pozycji kobry. Rób winiasę w swoim stylu, albo kobra, albo pies z głową w górę, a na wydechu spotkamy się w psie z głową w dół. Przez moment w psie z głową w dół pomyśl o tym, że nigdzie się nie spieszysz. Jesteś ty, twoja mata, twoje ciało, twoje odczucia. I ten obserwator cały czas, który sprawdza, co tam się z tobą dzisiaj dzieje. Ugnij lekko kolana, popatrz przed siebie. Wdech, podejdź lub podskocz do dłoni, podnieś się do połowy. Wydech, skłon do nóg. Wdech cała do góry, wyciągnij klatkę, unieś ręce. I wydech, dłonie na serce. Po czym ręce wzdłuż ciała. Druga strona nam została. Dłonie na linii talii, lekko ugnij kolana. Skrzyżuj prawe udo nad lewym ciasno, raz lub dwa razy skrzyżowane. Prawa ręka pod lewą. Wyobraź sobie, że ktoś boksuje klatkę, klatka ucieka do tyłu. Zaokrągli jak najbardziej dasz radę plecy, czując pracę między łopatkami i zacznij opadać z orłem niżej. Dłonie ciągnij do przodu. Oddychaj, oddychaj do klatki, na tył serca. I w końcu odkrzyżuj ręce, odkrzyżuj nogi i spokojnym, kontrolowanym ruchem odciągnij prawą stopę na tył maty. Obie ręce w górę. Lewa ręka opada w dół, przełóż ją za prawy pośladek, skręć klatkę na lewo i wychyl się do tyłu. Sprawdzaj, jak lekko możesz się poczuć w klatce. Jak dużo wolności możesz wykreować w rejonie kręgosłupa piersiowego przez praktykę jogi. Ugruntuj prawą piętę, prawa ręka opada w dół prawej nogi, lewa ręka nad głowę. Spokojny wojownik. I wyprostuj lewą nogę, wdech, stopy równoległe, ręka w górę, wydech, lewa dłoń w dół pod linię nosa. Wyczuj prawą dłonią miednicę, zrównaj ją w jedną linię, wdech tu, wydech, skręć klatkę na prawą stronę, finałowo dodaj też prawą rękę wydłużoną, znajdź jeszcze jeden wdech, skręcając się mocno, wydech, prawa dłoń dotyka do lewej dłoni. Wdech, skręć się jeszcze mocniej, choćby o milimetr. Wydech, dół. Wdech. Wydech. I powędruj dłońmi do lewej stopy, skręć lewą stopę na lewą stronę, pozycja trójkąta. Długie linie. Długi kręgosłup, długie ręce, długie nogi.
dopasowane do długich oddechów. I popatrz w dół, przełóż prawą dłoń na matę, prawe kolano na matę. Schodzimy do niskiego wypadu. Tym razem prawą dłoń przełóż na lewą stronę żeber. Dociśnij żebra, poczuj je pod dłonią i zacznij klatkę skręcać na prawą stronę za pomocą dłoni i do przodu lewą ręką pulsując w przeciwnym kierunku. I popatrz do przodu, obie ręce w górę, wdech. Wydech, dłonie na matę, lewa stopa, krok do tyłu. Dłonie bardziej wysunięte przed barki i winiasa. Jak praktykujesz z planka, to wejdź przez deskę do czaturangi lub przez kolana. Wdech, ostatnia kobra dzisiaj, więc nie będziemy jej śpieszyć. Zostań tu na jeszcze kilka oddechów, skieruj pięty w stronę sufitu. Wyciągnij klatkę mocno do przodu i do góry. Barki do tyłu i do dołu. Jeszcze jeden wdech maksimum, możesz nawet przejść na opuszki palców od dłoni. Przeciągnij przód żeber. I wydech do pozycji dziecka, ale tym razem tak ciasno, udo przy udzie i ręce wzdłuż linii łydek. I wróć jeszcze do klęku. Siadając na piętach i zrób sobie moment takich intuicyjnych ruchów, albo kółka, albo ósemki, albo takie ruchy, jakbyś chciał potańczyć, tylko używając kręgosłupa piersiowego. I po takim intuicyjnym momencie, dosłownie tak, jakbyśmy chcieli trochę powiercić kręgosłupem, zejdźmy już do pozycji siedzących i zakończymy sobie też jednym wygięciem do tyłu, pozycją ryby. Jeżeli pozycja ryby będzie za trudna, to możesz po prostu usiąść w siadzie skrzyżnym, dać dłonie za siebie i wypchnąć klatkę mocno do góry. Albo zejdź na przedramiona i tu wypnij klatkę mocno do góry, dociąż łokcie do maty. Ostatnia opcja to rozstaw łokcie trochę szerzej, tak żeby móc spróbować czubek głowy położyć na macie i możesz zostać tu, a możesz nawet spróbować przełożyć dłonie w namaste na klatkę piersiową. Nogi tak jak chcesz. Mogą być w siedzie skrzyżnym, mogą być ugięte kolana lub jakakolwiek inna wersja. Ja lubię sobie tu nawet pomóc dłońmi, żeby jeszcze bardziej przejść na czubek głowy. No i jeżeli czujesz się świetnie po tej praktyce w kręgosłupie piersiowym, to możesz nawet spróbować, jak się dzisiaj ma pozycja koła. Na czubku głowy, może nawet uda się oderwać głowę. Po Twoim momencie próby możesz go spauzować, dołożyć sobie swoje ruchy. Schodzimy już w dół, przyciągnij kolana do brzucha. Pobujaj delikatnie kolanami na prawą, lewą stronę.
końcu przeciągnij kolana na jedną stronę, wchodząc do końcowego skrętu. I na drugą stronę. Wróć przez centrum. Jeśli masz moment, to przejdź do Shavasany. Zrób sobie pozycję trupa. Jeżeli nie masz na to chwili, to totalny szacunek dla Ciebie. Wiem, jak zabiegane życie potrafi być. Chociaż na moment zamknij oczy i jeszcze raz powiedz sobie afirmację, że ufasz sobie. I w tym zaufaniu sobie stawiasz kolejny krok. Podejmujesz kolejne decyzje. Zostań tu, jak długo chcesz, a ja już pięknie dziękuję za wspólną praktykę. Chylę czoła. Namaste.